Leczenie zaawansowanego raka piersi jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że w przypadku zaawansowanego procesu nowotworowego mówimy raczej o chorobie przewlekłej i mówimy raczej o leczeniu o charakterze długoterminowym, paliatywnym. Leczenie paliatywne choroby nowotworowej to jest leczenie choroby, której nie możemy wyleczyć, leczenie choroby przewlekłej i leczenie, które ma dwa podstawowe cele. Jednym z tych celów jest jakość życia, a drugim maksymalne wydłużenie czasu przeżycia pacjentów. Generalnie oba te cele są równie ważne. W przypadku zaawansowanego raka piersi wiemy, że proces leczenia jest procesem wieloletnim, czasami nawet procesem, który liczymy w dekadach. Z tego powodu kwestia leczenia zaawansowanego przerzutowego raka piersi jest procesem wymagającym bardzo dobrego zaplanowania kolejnych etapów leczenia, kolejnych etapów stosowania różnych leków onkologicznych. W przypadku klasycznych opcji terapeutycznych w raku piersi oczywiście mówimy o stosowaniu hormonoterapii, tam gdzie mamy do czynienia z hormonozależnym rakiem piersi, ale praktycznie w każdym przypadku raka piersi, niezależnie od typu, z którym mamy do czynienia, będziemy myśleli o stosowaniu chemioterapii. Klasycznie większość leków chemioterapeutycznych była stosowana w formie dożylnej, jednak to powoli się zmienia. Producenci dostrzegli konieczność opracowywania leków w formie doustnej, pozwalających nam w zupełnie inny sposób podchodzić do stosowania chemioterapii. Dzięki lekom dostępnym w formie doustnej możemy chemioterapię podawać w krótszych odstępach czasu, możemy chemioterapię podawać codziennie, a nawet kilka razy dziennie, co zupełnie zmienia nasze podejście do strategii leczenia i zmienia również obciążenie pacjentów onkologicznych leczeniem chemioterapeutycznym i zmienia też profil działań niepożądanych, przede wszystkim wskazując na zdecydowanie mniejsze ryzyko działań niepożądanych niż przy klasycznej wielodawkowej, wysokodawkowej chemioterapii podawanej co 2-3 tygodnie. Decydując o zastosowaniu odpowiedniej strategii leczenia, przede wszystkim zwracamy uwagę na dwie kwestie. Zwracamy uwagę na stan ogólny pacjentki, zwracamy uwagę na to, jakie ma inne schorzenia współistniejące, w jakim jest stanie sprawności, w jakim jest stanie wydolności fizycznej. A druga kwestia, na którą oczywiście bardzo istotnie zwracamy uwagę, to kwestia tego, na ile choroba przeszkadza. Nie każda choroba przerzutowa jest chorobą, która daje nasilone objawy. Nie każda choroba przerzutowa jest chorobą, która w danym momencie zagraża życiu pacjentki. Często w przypadku raka piersi mamy do czynienia z przerzutami choroby nowotworowej zlokalizowanymi w miejscach, które tak naprawdę w danym momencie w niczym nie przeszkadzają. Są to na przykład zmiany zlokalizowane w obrębie kości, nie dające dolegliwości bólowych, nie zagrażające złamaniom. Są to zmiany zlokalizowane w obrębie płuc, które w ogóle nie ograniczają wydolności oddechowej, zmiany chociażby w wątrobie czy w innych obszarach, które też nie zagrażają niczemu w tym momencie. Tutaj postępowanie przede wszystkim jest uwarunkowane tym stanem zagrożenia, który występuje w organizmie pacjentki i w zależności od tego, czy to zagrożenie istnieje, czy objawy występują, musimy w tym momencie rozważać leczenie bardziej agresywne. Ale w wielu przypadkach, tak jak powiedziałem, kiedy choroba jest bezobjawowa, my nie musimy postępować agresywnie, bo jeżeli choroba nie daje objawów, to wystarczy, że tą chorobę zatrzymamy w tym momencie, nie musimy tej choroby na siłę cofać. A wiadomo, że zawsze cofanie choroby, dążenie do tego, żeby zmniejszyć zakres choroby nowotworowej, zmniejszyć wielkość ognisk przerzutowych, wymaga bardziej agresywnego leczenia. Czyli generalnie takie hasło, do którego podchodzimy, to w przypadku, jeżeli choroba nie jest agresywna, my nie musimy postępować agresywnie. Jeżeli choroba się wybitnie nie śpieszy, my również nie musimy się w wielu sytuacjach spieszyć z podejmowaniem decyzji terapeutycznych, więc nasza strategia leczenia obejmuje przede wszystkim spojrzenie na pacjentkę, spojrzenie na chorobę i dostosowanie leczenia do obecnej sytuacji, żeby było to leczenie maksymalnie bezpieczne i
efektywne w tym zakresie, jaki jest w danym momencie potrzebny. Chemioterapia dożylna, stosowana klasycznie w leczeniu różnych typów nowotworów, w tym raka piersi, to jest chemioterapia oparta na stosowaniu leków chemioterapeutycznych w odpowiednich odstępach czasu. Najkrótsze odstępy czasu, o których możemy myśleć w zakresie naszej praktyki klinicznej, to są odstępy tygodniowe, gdzie jeden lub dwa leki podajemy w relatywnie krótkich odstępach czasowych. Natomiast musimy pamiętać, że w wielu przypadkach, szczególnie w przypadkach nowotworów wywodzących się właśnie z piersi, mówimy o nowotworach o relatywnie niskiej dynamice. Te nowotwory relatywnie wolno się dzielą, a pamiętając o tym, że chemioterapia działa na komórki dzielące się, to im mniej dynamiczny jest nowotwór, tym mniejszą frakcję komórek nowotworowych w guzie jesteśmy w stanie uszkodzić, stosując chemioterapię w dłuższych odstępach czasu. Czyli coraz bardziej zwracamy uwagę na to, że tam, gdzie nie mamy bardzo agresywnej, dynamicznej choroby, możemy stosować leczenie o zdecydowanie mniejszej intensywności, mniejszej agresywności, optymalnie stosowanej w krótszych odstępach czasu. I rozwiązaniem dla optymalizacji tej strategii niskoagresywnej chemioterapii stosowanej w krótkich odstępach czasu jest stosowanie leków w formie doustnej i cała ta sfera w tej chwili chemioterapii, którą nazywa się chemioterapią metronomiczną. Chemioterapia metronomiczna jest to podawanie leków w formie doustnej w maksymalnie krótkich odstępach czasu, żeby uzyskać stałe stężenie leku chemioterapeutycznego w organizmie. W tym momencie, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych o bardzo powolnym rozwoju, te komórki codziennie mają kontakt z chemioterapią, jakby codziennie są blokowane przed dalszym rozwojem. I chemioterapia metronomiczna jest czymś, co rzeczywiście zaczyna być bardzo mocno dostrzegane w leczeniu różnych nowotworów, ale najwięcej doświadczenia mamy w tej chwili w zakresie leczenia raka piersi. I wiemy, że możemy, dysponując szeregiem leków chemioterapeutycznych w formie doustnej, planować różne strategie postępowania, czy to oparte na stosowaniu jednego tylko leku codziennie, czy stosowaniu skojarzeń leków, które stosujemy w krótkich odstępach czasu. I tak naprawdę w obecnej chwili z tych leków, którymi dysponujemy w zakresie leczenia o charakterze metronomicznym, mówimy o finorelbinie, mówimy o kapecetabinie, o cyklofosfamidzie i metotreksacie. I te leki w różnych skojarzeniach stosujemy ze sobą, właśnie redukując bardzo toksyczność leczenia, jednocześnie pozwalając chorym otrzymywać chemioterapię codziennie, w przypadku niektórych leków nawet kilka razy dziennie. Takie postępowanie jest związane z bardzo niską agresywnością, bardzo niską toksycznością, ale oczywiście jest to postępowanie, które w przypadku bardzo agresywnych nowotworów, bardzo szybko rozwijających się, nie daje wystarczającego uderzenia w chorobę nowotworową. Ale to, co w tej chwili jeszcze zaczynamy dostrzegać, to to, że chemioterapia metronomiczna w wielu sytuacjach może być kojarzona z hormonoterapią. I w tych układach mówimy o chemiohormonoterapii metronomicznej, która również jeszcze bardziej poprawia nam kontrolę choroby, szczególnie w przypadku hormonozależnych raków piersi.